Dzień dobry nasi widzowie. Dzień dobry. Zgadnijcie, gdzie jedziemy, bo na pewno nie zgadniecie. Jedziemy na grzyby. Jedziemy na grzyby, bo mało mamy roboty. No. Tak, ale słuchajcie, wiecie co? Ja nie wiem, czy to prawda, bo gdzieś tam czytałam w internecie, że tutaj się już zanosi niby na śnieg. Że to niby ma być tak już zimno. No. No. Fruzia z Fruzią jedziemy. Fruzia dlatego, że była u fryzjera, no to dzisiaj niestety... Dzisiaj będzie w płaszczyku. Tak, dzisiaj w płaszczyku, takim ocieplanym. On jest taki przeciwdeszczowy, ale ocieplany. Maja, nie wychodzimy. Nie wychodzimy jeszcze, Maja. Gdzie ty wychodzisz, no? Wiecie, ja bym z 6 dych jechała normalnie. No, godzina, no, jakby policja stała. Oni tu bardzo często stoją. Dzisiaj was dałem trochę w bok, żebyście sobie na las popatrzeli, nie? No, a nie tylko na drogę. Bo gadają, że tylko droga i droga. No. Patrzcie, co tu się dzieje z prawej strony. Jeżeli ludzie o tobie gadają, to znaczy, że żyjesz. Patrzcie, co się dzieje z lewej strony. Najgorzej, jak przestaną gadać, bo to już jest, to znaczy, że coś jest nie tak. Co widzą? No, wycinają las. No. O, jak mu się spieszy? Fiat. No, tak. Idziemy zobaczyć, słuchajcie. Bo idziemy jest... tak sobie zobaczyć. Tak, tak, tak lajtowo po prostu. No. I zobaczymy, co tam jeszcze słychać. Jeszcze... Słuchajcie, przeszło ci. Jeszcze bym chciała zobaczyć w któryś dzień, nie wiem, może jutro, może pojutrze, na zielonki, wiecie? Nie wiem, czy wy zbieracie zielonki, czy nie. To już praktycznie są ostatnie grzyby, co nie? Te zielonki, no. Ja bardzo lubię je, te zielonki. No, ludzie w lesie są. Słuchajcie, takie, no fakt, że z nimi jest okropnie dużo roboty, bo one w piachu rosną. A że my tutaj, akurat gdzie mieszkamy, to co my... Ale tutną. No, Boże. Następne. To są piaski, więc no zielonek jest. No, powinno być. Jak ja pracowałem, to żeśmy mieli zielonek, nie? No. Bo ja miałem przepustkę na poligon w Świętoszowie, to tam 4-5 wiader to nie wyjęte. Tak. Jeszcze bez 5 nazbierał i to w godzinę. Ja pamiętam, że ja wtedy tyle tam, słuchajcie, grzybów zbierałam, że ja potrafiłam po 2 wiadra sąsiadom dawać grzyby. No. No tak, tam jest morze. Tam tak. Się siada w jednym miejscu. No, tam w ogóle nie trzeba było chodzić. No. Ale nie ma przepustki, a 5 stów. Piechotą nie chodzi, nie? No. Za wjazd do lasu. Chociaż to nie jest las, no. Ale jest poligon. Ale teren poligonu i nie wolno. Nie masz przepustki, to nie wjedziesz. Znaczy, możesz wjechać oczywiście, ale to będzie ci kosztować 500 zł. A na pieszo tam iść to... Za daleko. Parę kilometrów. No, a miałam, patrz, nie dokończyłam. Ja bardzo lubię zielonki, słuchajcie, takie umyte, porządnie umyte. I na patelnię z masłem klarowanym i tylko troszkę soli i pieprzu. Jezu, no uwielbiam te zielonki. A nie, jeszcze patrz, jeszcze będą jedne grzyby. Co ja gadam? Jeszcze opieńki będą, powinny być. No, już powinny być. No, jeszcze ale opieńki. Ale to zobaczymy. Też mam miejsce na opieńki. Jeżeli będą, to się nazbiera. No, także cóż. Widzimy się. Powiem coś nowego. W lesie. No. Słuchajcie. I mamy pierwszego podgrzybeczka. Piękny. Powiedz, 4 osoby wyjeżdżały z lasu? 4 osoby nam z lasu wyjeżdżały. Akurat jak my żeśmy przyjechali. Ale. Tak jak mówiliśmy. O, Artuś. Jest. Dzisiaj ja pierwsza. Macie koncert. Becia zwariowała. Dzisiaj ja pierwsza. Patrzcie, jakie mamy wiadra, żeby nie było. Tak. Patrzcie, jaki prawdziwy. Czekaj, ja dzisiaj pierwsza. Dobry, miałem pomysł, że iść drogą, nie? No. Patrzcie, jaki ładny. Pokaż. Jaki grubaśny. Piękny.
Ekstra. Becia znalazła prawdziwka. Pierwsza. Chyba da mi później buzi. Tak, już. 5 razy dam ci buzi. O. No, także idziemy dalej. Majcia, widziała? I to patrz, nas, ile weszliśmy do lasu? 10 metrów. Nie, trochę więcej, no 20. 30, no. Tak. I oczywiście przy drodze. Chodź, Majunia, chodź. Dobra, widzimy się da później. Chodźcie tutaj. Takie małe. Rydzyk. Mhm. Mamy rydzyka. O, i mamy kolejne rydze. Dzisiaj ja mam szczęście. Patrzcie. Dwa. Jakie piękności. Dzisiaj ja mam szczęście. Zaraz Becia wam pokaże. Normalnie jestem w szoku. No, jeden. Nie? O. Patrzcie. I drugi. Piękne. Piękne. No. Patrzcie, jak Majcia ubrana. Jaką ma kurteczkę? A gdzie ty, Maja, idziesz sama? I twarde są. Ty patrz, ona sobie poszła. Maja! Maja! No, możesz ty wołać. Głucha. Głucha. Można krzyczeć. Poszła w miasto. Chyba ten będzie. Żółtek. Żółtek. Taki. No. Nie. Nie, zajączek, a jaki ładny. Zajączek i jest zdrowy. No, super. Ładny. A widzisz później tą ścieżką tamtą? Tam pójdziemy? I później trzecią pójdziemy w tamtą stronę. Jak? Bo tam dalej jest następne. A mówiłeś, żeby tamtą. Nie, tak. Tak, i tu wrócimy tą ścieżką. No dobra, tam nie wiem, jak ty wymyśliłeś. Majcia coś obserwuje. No. Coś musiało przebiegać. Aha. A no. Dzisiaj wzięliśmy sobie gaz pieprzowy. No, ze sobą w razie W. Chodzi o nam o dzikie psy albo o wilki. No, bo to różnie. Tak. Nie wiem, czy tam dalej idziemy, czy tu już nawracamy. Ja bym chyba tam... Co? Gdzie? Tutaj nawrócić i tam, tą ścieżką? Atakuje. A co to jest? A nie, to podgrzybek. Podgrzybek. Ale bardzo ładny. Pokaż. Patrzcie, jaki ładny, zdrowiutki. Piękny. No. Dzisiaj są suche grzyby. No i fajne właśnie. Tak, i są właśnie dlatego fajne. Oj, coś mi chciało zjeść. No, Adam. Co nie? To by zdechło od razu. Nie, i nie brzydziło się? No. Chodź, Maja. Słuchajcie, i mamy prawdziweczka. Patrzcie. Patrzcie, rok temu zgubiłem pochwę od swojego noża. I znalazłem. A w tym roku dzisiaj, po roku. To jest normalnie szok. Patrz, stój. I mamy rydzę. Chodź. I mamy podgrzybeczka następnego. Chodź. Chodź, jaką długą nogę ma.
Chyba grzyby się kończą. Tu tylko korzonek. Słuchajcie, po prawdziwku. W lesie więcej ludzi niż grzybów. Aha. Teraz spotkaliśmy też takie starsze małżeństwo, chodziło na grzyby, ale też dużo nie mieli. Chociaż mówią, że już trochę chodzą. I my tak chodzimy. Nie? I powiem wam, że mi jeszcze, ja jeszcze dna nie mam przykrytego. No, pod grzybeczek. Coś tak skromnie. Skromnie. Zdrowy. O, ludzie. Ale pod grzybki już tylko pojedynczo, nie? No bo słuchajcie, niby są małe, bo nie ma starych grzybów, bo ja starych grzybów nie widzę. Ale jest bardzo mało. Gdzie nie, gdzie po jednym malutkim grzybku. Nie wiem, czy to jest wina tego, że noce są już bardzo zimne. Bynajmniej teraz u nas były po 2-5 stopni. O. W lesie powiem wam, że jest mokro, bo mam gumowce mokre. Więc jest mokro. Ale nie ma grzybków. O, tu ktoś wycheratał prawdziwka. Czekaj, Majcia, tu pani. Tu pani znalazła jednego, stój. O. I ładny podgrzybeczek. Patrzcie, jakie piękne. Tu, kochana. Nie idziemy tam. Czekaj, coś tu widzę. Jest. Zobaczymy. Stój, Maja. Ale to stary. I rosł z ziemniakami, ale dodane do tego świeże grzybki. I mroże od jakiegoś czasu, tak jak w tamtym roku, któraś z widzek mi poleciła, żeby mrozić grzyby takie nieobgotowane, surowe. O, od tamtej pory tylko tak robię. No. Bo te obgotowane grzyby mi po prostu nie smakują zamrożone w ogóle. A surowe jak wyciągnę, to tak normalnie jakbym z lasu przyniosła. I zamrożone. Także dziękuję tej widzce, nie pamiętam imienia, ale bardzo dziękuję. No także na pewno będzie na dwie. O. Coś ta Becia wam tam opowiada, słyszę. No mam nadzieję, że tam słyszą. Bo mam to nadzieję, ja kawałek od ciebie idę. Mam nadzieję, że się nagrywa, nie? No właśnie. Musi zobaczyć, czy ci świeci. Świeci? No. O Jezu, już katar mam. Przepraszam, że podciągam nosem. Ale to normalne ubyć. Tak, jak chodzę po lesie, to jest u mnie normalne. Także trzeba. Nie wiem, nie pamiętam, Artek, czy ja jeszcze mam w zamrażarce grzyby z tamtego roku, czy już nie mam. A ja wiem. Nie wiem, trzeba do garażu już zejść, otworzyć zamrażarkę i popatrzeć, co tam jest. Wiem na pewno, że ja już mam, słuchajcie, kupioną rybę na święta. Oczywiście bez karpia, bo karpia teraz nie ma. Ale na przykład dorsza i mintaja już mam kupione wtedy, kiedy one były tańsze, przecenione 50%. To ja kupiłam, zamroziłam i za 2 miesiące będzie jak znalazł. No. Będziemy wracać, to jeszcze zajdziemy zobaczyć za tymi czernidłakami. I co, w zupie też dobre są? Tak. Dobre, nie? No. Będzie dobre. Coś... Zjadłam, nie umarłam. Będzie coś zbiera, a ja nie wiem co. Pod grzybki. No a ja nic. No to chodź tu bliżej, a nie tam chodzisz. A ja nie chcę koło ciebie chodzić. No to jak, no to trudno, no to nie chodź. No. O, faktycznie, pod grzybki. Tylko, że są same malutkie, takie te główki maciupeńkie, trzeba tak patrzeć.
Nie ma po prostu dużych grzybów. Są same maciupeńkie, o. Naprawdę, no zobaczycie później, jak pokażemy wam zawartość tych naszych nowych wiaderek. O, ale to takie maciupeńkie jak podgrzybki. No i niby rosną, nie? No. O. Także coś tam jest, na dwie zupy będzie. A wy piszcie też, czy żeście nazbierali grzyby, czy byliście, czy może u was się już skończyły grzyby. O. Powiem wam, że przez te wybory, to ja do tej pory nie mogę się wyspać. Taka zmęczona byłam. No i coś ta Becia zbiera? Podgrzybki. A ja nie widzę. Mówiłam to, idź troszkę tam. Gdzie na to? Prawo. A która to jest prawo? A żebyś ty jeszcze wiedział, która to prawa strona, to już... Moje prawo czy twoje prawo? O, następne. O, widzę, podgrzybka. No, to ci mówiłam, że źle idziesz. Ale ty nigdy nie chcesz mnie słuchać. O, i następny. Tylko ty mi nie zbieraj przede mną. Ja ci nie zbieram. No. O nie, kochany, na prawo. Jak na prawo? I to już tam. I idziemy tak. Rozkaz. O, następny. Tu chodź. To się zdecyduj. Tak, idź. Artek. Tak, i idź szybciej, bo nam wyzbierają. O, co? Widzisz? No słuchajcie, widzowie. Dużo nie ma. Nie. Może z pół wiaderka mamy, parę prawdziwków. Ale powiem wam, że tak ładne, suchutkie. Tak, że na 2-3 zupy będzie. No. Tak. Także będzie. Co? Wycieczka, zbierać się do samochodu. Tak, ładować się. Ładować się, bo będziemy jechać. Bo jedziemy. Jedziemy. Zmęczyli się, nachodzili. Tak. Nie ma już grzybków. Bynajmniej tu w tym lesie. Może Może gdzie indziej będzie. Może jak się ociepli jeszcze. No. Ale pojedziemy jeszcze raz. Tylko, że do winny las. Tak jest. Moją koszulkę. A no, bo się my przebieramy. No i jedziemy. I się żegnamy, kochani. Żegnamy się. Mam nadzieję, że wycieczka wam się podobała. Nikt się nie zgubił. Wszyscy zdrowi. No. A teraz po herbatce z prądem. I do domu. Zagryzka i do domu. No, także widzimy się w kolejnych filmach. Jak będą czernidłaki, to jeszcze pokażemy. Tak, to wam pokażemy. No, bo jeszcze jedziemy zobaczyć.